Call of Duty Ghosts to już 10. część tego najbardziej rozpoznawalnego cyklu w świecie pierwszoosobowych strzelanin. Tym razem fabuła przedstawia nam wizję przyszłości, w której Stany Zjednoczone tracą swoją pozycję, a ich słabość próbuje wykorzystać Federacja Krajów Ameryki Południowej. Kampania główna pozwoli graczom na wcielenie się w jednego z członków jednostki specjalnej o nazwie Ghosts, którzy wyznaczani są do najniebezpieczniejszych zadań za liniami wroga, a to wszystko oczywiście na usługach US Army. Ciekawą odmianą i swego rodzaju innowacją jest wprowadzenie do drużyny wyszkolonego, bojowego psa, który sieje zamęt, zabija wrogów i infiltruje wrogi teren. W trybie multiplayer oprócz udoskonalonej oprawy wizualnej, gracze dostrzegą kilka nowości, takich jak nowe opcje kustomizacji bohatera, m.in. nowe elementy uzbrojenia i wojskowej garderoby, trzy nowe tryby zabawy Cranked, Search and Rescue i Squad, czy zmieniony system perków. Ostatnią zasługującą na uwagę zmianą jest wprowadzenie znanego z konkurencyjnego Battlefielda systemu destrukcji otoczenia, dzięki czemu mapki będą zmieniały swój wygląd na skutek działań graczy. Call of Duty Ghosts ukaże się 5 listopada na PC-ty, Xboxy 360, PS3 i Wii U, 15 listopada na PS4 oraz 22 listopada na Xbox One. ...22 listopada swoją premierę na PC-tach będzie miała nowa, pełnoprawna część cyklu Assassin's Creed o podtytule Black Flag. Dla tych, którzy ostatnie kilka lat przesiedzieli w piwnicy i nigdy nie słyszeli o owej serii, powiem, że Assassin's Creed 4 Black Flag to przygodowa gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Tym razem akcja gry przenosi nas na Karaiby na początek XVIII wieku, a my pokierujemy losami Edwarda Kenwaya, pirata, a zarazem członka tytułowej gildii asasynów. Twórcy zaserwowali nam 50 różnych lokacji, więc oprócz dużych miast jak Kingston czy Havana, przyjdzie nam zwiedzać starożytne ruiny, odkrywać ukryte zatoczki, plantacje i małe rybackie wioski. Oczywiście jak na prawdziwą grę o piratach przystało, w nasze ręce trafia statek Jackdaw, który oprócz bycia naszym środkiem transportu, posłuży nam do przeprowadzania efektownych i pełnych akcji morskich bitew. Większe zmiany ominęły lekko ulepszony system walki z poprzedniej części, dopieszczoną oprawę wizualną czy animację postaci. Black Flag, oprócz kampanii single, oferuje również rozbudowany tryb multiplayer z dużą ilością map i postaci do wyboru. Ciekawie zapowiada się natomiast narzędzie o nazwie GameLab, pozwalające na modyfikację parametrów gry i tworzenie własnych wersji trybów wieloosobowych. Hello, Commander. XCOM Enemy Within to pierwsze duże DLC do ciepło przyjętej gry XCOM Enemy Unknown od studia Firaxis Games. Oba tytuły to taktyczne strategie z rozbudowaniem bazy i turową walką, w których naszym zadaniem jest obrona Matki Ziemi przed inwazją wrednych obcych. Najważniejszą nowością udostępnioną wraz z dodatkiem jest całkowicie nowa klasa żołnierza o nazwie Mech Trooper. Żeby uzyskać dostęp do posługującego się miotaczem ognia wojaka, należy postawić nowy budynek, a następnie wysłać do niego jednego z naszych podopiecznych na przeszkolenia. Oczywiście DLC dodaje kolejne bronie, umiejętności, mapy, upgrade'y i wiele, wiele innych pomniejszych usprawnień, które łatają grę. Na koniec warto uprzedzić, że XCOM Enemy Within do działania wymaga podstawowej wersji gry, a światową premierę dodatku zaplanowano na 12 listopada. Czy chcielibyście zagrać w grę będącą połączeniem Skyrima, Diablo, Quake'a i starusieńkiego Hexena? Jeżeli tak, to musicie zainteresować się grą Hellraid od polskiego Techlandu. Hellraid to pierwszoosobowa zręcznościowa siekanka w klimatach dark fantasy, w której wśród przeciwników dominują przeróżne demony, a nie chochliki czy skrzaty. Fabuła przedstawia nam czterech bohaterów, których zadaniem jest uratowanie świata przed hordami potworów z innych wymiarów, sprowadzonymi na ziemię przez błąd nieudolnego maga. Twórcy zapewniają, że gra nastawiona jest głównie na tryb kooperacji od 2 do 4 graczy, jednak samotne wilki nie mające przyjaciół, to znaczy oczywiście nie mające kompanów do wspólnej gry, nie muszą się martwić, ponieważ Hellraid zapewnia również tryb single player do zabawy w pojedynkę. Za wszelkie sukcesy w grze nagradzani jesteśmy punktami doświadczenia, dzięki którym nasza postać awansuje na kolejne poziomy doświadczenia oraz odblokowuje specjalne umiejętności dostępne w kilku drzewkach rozwoju. Każda z czterech klas postaci, wojownik, mag, paladyn, łotrzyk, ma swoje własne trzy drzewka podzielone na umiejętności pasywne oraz aktywne. Hellraid pojawi się 26 listopada wyłącznie w dystrybucji cyfrowej na PC, PlayStation 3 oraz Xboxa 360.